którzy brali udział w tych walkach. Czasami trudno już do końca ocenić, oczywiście Führerem III Rzeszy nadal był Adolf Hitler, a partia nazistowska nadal sprawowała władzę, ale wielu niemieckich żołnierzy, którzy przeżyli te styczniowe walki, stwierdziło później w swoich wspomnieniach, że tak naprawdę to już nie była walka za Führera, to była walka o ocalenie terytorium III Rzeszy, o ocalenie własnego życia i o ocalenie ludności cywilnej. Wizja z tego ugrupowania, dokładnie 128, 282 i 291. Widzimy nie tylko żołnierzy przygotowanych do obrony, ale również ludność cywilną, która znalazła się w obszarze walk. Posiadali całkowitą przewagę w powietrzu, także ten fakt dezorganizował całkowicie niemiecką obronę. Praktycznie oczy niemieckich żołnierzy cały czas musiały być wlepione w niebo, czy z któregoś kierunku nie naciąga kolejne powietrzne uderzenie. Sowieckie maszyny odleciały, więc żołnierze wracają na swoje stanowiska obronne, oczekując na szturm. Dokładnie od strony z Wrocławic i z Konarzowic zbliżał się 309 pułk piechoty sowiecki, którego dowódcą był... Z tym, że 20...
25 stycznia dla Sowietów był o tyle tragiczny, ponieśli ogromne straty, że te pułki były pełne wszelkiego wsparcia, zarówno pancernego, jak i artyleryjskiego. Tak naprawdę do dzisiejszego dnia dokładnie nie wiemy, ile osób padło ofiarą tak zwanej tragedii miechowickiej. Tego 25 stycznia, pierwszy dzień szturmu sowieckiego na Miechowice, najprawdopodobniej najmniejsza liczba cywili została zamordowana. Nawiązało się to z tych tysięcy, bardzo szybko przyprowadzili kontrolę. Prosił Sowietów do wycofania się. Tutaj do czynienia powoduje wiele problemów, bo oczywiście każdy pojazd pancerny na ulicy w pewnym sensie może paść łatwą ofiarą 1945 roku. No i właśnie rejon Stolarzowic, gdzie ksiądz został przez sowieckich żołnierzy doprowadzony. Rozbiegali się po ulicach, przetrząsając kolejne domy, szukając ludzi, bardzo często ich oczywiście mordując. W dniu 26 stycznia zginęło w Miechowicach już o wiele więcej osób, niż to się stało 25 stycznia. Te osoby były mordowane wszędzie. W Winnicach, gdzie zostali Sowieci, na podwórkach, na ulicach. Wykonania egzekucji na księdze. 26 stycznia. 26 stycznia 1945. Ksiądz Johannes Brenzel. Oczywiście Sowieci nie rezygnowali i za każdym razem organizowali swoje kontrataki.
przeżycie, choć wygląda na to, że tutaj w rejonie Miechowic były to bardzo marne szanse. Natomiast jeżeli ktokolwiek miał na sobie mundur wojsk Waffen-SS, u szkoły właśnie wypędzana jest ludność cywilna i niemieccy żołnierze, którzy zostali wzięci do niewoli. Proszę Państwa, 27 stycznia podobno miało miejsce